Ministerstwo Finansów wprowadza pakiet zmian, który ma ożywić rynki kapitałowe. Chodzi o to, aby ruch na giełdzie był większy. OFE są znacznie mniejsze poprzez ostatnie zmiany w zakresie systemu emerytalnego. Mniej mogą kupować i sprzedawać na rynkach kapitałowych. Jednocześnie prywatyzacja jest na znacznie niższym poziomie i szuka się sposobu na to, aby ożywić rynki kapitałowe. To jest bardzo ciekawe, że koncentrujemy się na rynkach kapitałowych, które nie są istotą polskiej gospodarki, nie tworzą realnych miejsc pracy, a z drugiej strony cały czas w Polsce wzrasta się biurokracja i obciążenia związane z prowadzeniem mikro i małego biznesu. W naszym przekonaniu nie może być tak, że mały i mikrobiznes ma coraz to większe problemy podatkowe, skarbowe, aparat państwa jest agresywny wobec tego sektora przedsiębiorstw, a z drugiej strony tworzymy przywileje i ulgi dla tak zwanych wirtualnych rynków kapitałowych. Pamiętajmy, że sektor MSP to 2/3 miejsc pracy w Polsce, prawie 70% PKB i to tam powinniśmy kanalizować wszystkie zmiany, które mają wprowadzać wzrost gospodarczy.